Dzisiejszy odcinek zaczynamy królewską bitwą na skrzynki Royal. Trzy normalne, jedna ulepszona. Koszt takiej bitwy 3150 zł. Bez zbędnego przedłużania odpalamy tą bitwę z botem i samo. I pierwszą opcję, a bo Pedrago Lores, to jest skrzynki Royal. To jest niepojęte. Royal za 630 chyba, 630 zł. Jeszcze czegoś takiego stary nie widziałem. A po Pedrago Lores za 30 tysięcy złotych z pierwszego otwarcia skrzynki Royal. Przecież to jest przebitka cenowa, stary. Ja w tym momencie nie jestem w stanie, no nie jestem w stanie tego nawet, nie jestem w stanie tego policzyć, stary. A wopa, Dragon Lore, ile było na nią procent? Ja chcę to zobaczyć. 630 zł. Koszt jednej takiej skrzynki na Dragon Lore 0,011%. Najmniej, stary. Najmniej w całej skrzynce. Trafiliśmy, no, coś naprawdę niepojętego. No niepojętego wręcz skina. Za ponad 30 patyków, stary. Ze skrzynki za 630 zł. Przecież, no, no powiem tak. Są to narodziny króla, stary. W dzisiejszym odcinku chyba coś mi się tak wydaje. 34 tysiące złotych. No po tej pasie przegranych, stary, jaką miałem przez te ostatnie dni, no należało mi się. No nawet nie mów, że mi się nie należało. Naprawdę fantastyczne zaczęcie odcinka. Witam was bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku z CSGO Skinsa, a to jest dopiero początek. Zaczynamy z bitwą tutaj kolejną na skrzyneczki procentowe z oczywiście M9. No powiem tak, dzisiaj naprawdę królewski opening, stary, wjechał na rejony. Są to, no naprawdę wydaje mi się, narodziny króla. No ale no, no tutaj mogłoby nam pójść trochę lepiej, jeżeli tutaj w pierwszej skrzynce, no mój oponent już dostał M9 za 4200 zł. Ale spokojnie, to jest dopiero początek, tak? To jest dopiero początek. Tutaj król jest jeden, stary. No po tym pierwszym, to była pierwsza skrzynka, stary, dzisiejszego odcinka. No ale po tym, no, no, no król jest jeden, stary. No król jest jeden, no tutaj nie ma, że tak powiem, no nie ma żadnych dyskusji z tym, tak? Oczywiście, oglądaj film do końca, bo konkurs jest i będzie hasło konkursowe. A jak chcesz wygrać skina z tego odcinka, to oczywiście sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, no komentarzyk oczywiście z hasłem konkursowym, tak? Dołącz na Discorda i koniecznie, stary, chcesz mieć takie dropy jak ja, użyj kodu Kroxy na CSGO Skins, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź kliknij oczywiście tutaj magiczny plusik i wpisz oczywiście kodzik Kroxy przez 2x, który leci skrzynkę na stary za free, 10% oczywiście więcej do każdej wpłaty, a kodu możesz używać dowoli. I oczywiście dla osób, które wpłacają z kodem Kroxy, no jest organizowany konkurs. Jest zorganizowany piękny konkurs na piękną kosę, jaką jest oczywiście Huntsman Rękodzieło za 1000 zł. Więc możesz sobie oczywiście wziąć udział. Wyślijmy na Discorda nagranie, na specjalny kanał, weź udział. Jak wpłacasz oczywiście z kodem Kroxy, każde 2 zł wpłacane to jeden bonus respektu. Im więcej ich zbierzesz, tym oczywiście większa szansa na wygraną. No i oczywiście każda osoba biorąca udział zyskuje gwarantowaną nagrodę w postaci rangi na Discordzie. Więc zapraszam do wzięcia oczywiście udziału w konkursie na tą piękną kosę. No, no to co się stary wydarzyło, to jest naprawdę... No, no nie wiem, no ja jeszcze tego... No, nie przyjąłem jeszcze tego do siebie. No jakby nie wiem, ostatnie odcinki to naprawdę... No była tragedia, no, no nie będę kłamał, no to była tragedia. Tyle czasu po takiej dobrej pasie, jak udało nam się tutaj odcinek z szafirami. Udało nam się zdobyć chyba 3 szafiry na filmie. Potem w następnym, gdzie testowaliśmy Ruby, no też finalnie na koniec to Ruby poleciało. Więc naprawdę było bardzo dobrze. O, patrz to! No jaki banger, rękawice za 7,5 koła tu jeszcze wpadły. Więc no over 18 tysięcy złotych. No naprawdę fantastycznie, fantastycznie te bitwy nam się oddają. No jest na skrzynkę, stary, którą ja tak naprawdę chciałem przedstawić od dłuższego czasu. No no niestety budżetu na to nie było, czyli skrzynka Gemstone. Jest to nowa, najnowsza skrzynka na CSGO Skinsie. Będę, no chyba zmuszony nagrać dla was film z testu tej skrzynki. No jak tak ładnie mi poleciało, no to stary, no może coś się tam uda, że tak powiem, zakręcić. No tu bardzo ładne te noże, no ale no niestety, no droższy jest ten jego, no tutaj definitywnie, tutaj niestety Marble Fade dla mnie.
No... No przydałoby się coś lepszego. Aha, bo to nie były na buście jeszcze. No to zobaczmy, jak tu skrzynki na buście się popiszą. No bo jest szansa, że no tutaj coś lepszego uda nam się wykręcić. No dwie skrzynki. Mamy Falchiona. No właśnie, no to jest strata dosyć... Ej, czy to na mnie odbije całego battle'a w tym... Nie! Patrz tu! A było tak blisko, stary, no tak blisko było odbicia tego. No ale cóż no, nie zawsze się wygrywa, tak? Jest to oczywiście złota zasada kręcenia skrzynką, żeby kręcić odpowiedzialnie, no bo nie jest powiedziane, że skrzynka zawsze musi oddać, tak? A co jakby tak... No jedną Dragon Lore już zdobyłem. Co jakby pokusić się tu zdobycie drugiej? No ja tutaj wiesz... No! To jest takie małe moje skromne marzenie na dzisiejszy film. No bo, no, skoro mógłbym mieć dwie AWP Dragon Lore, no to chyba lepiej mieć dwie niż jedną, prawda? Tutaj, no, stary... O! I patrz! W momencie, gdy tutaj zaznaczyłem swoją dominację, tak? Czekaj, jak to leciało? Coś tam, złoty chain, to jest symbol dominacji, stary! Symbol dominacji genetycznej tutaj nad stroną! No fantastycznie, no minimalware! Na początku... Chyba field tested, tak mi się wydaje. Field tested, na pewno, no bo to było za 30 koła, no to musiałem być field tested. No nie, no to jest niepojęte, stary, naprawdę to jest niepojęte. Dwie AWP Dragon Lore na jednym filmie. No to są naprawdę... prawdziwe narodziny króla, stary. I nawet z tym nie handluj, bo to, co się dzieje w dzisiejszym filmie, no to jest naprawdę, no naprawdę niepojęte. Nie będę wrzucał tych emeraldów stricte, no bo chciałbym to zostawić, że tak powiem, na film poświęcony emeraldom, tak? Więc no może z parę dorzucę, no ale nie będę tylko tworzył bitwy na emeraldy. Ale za to na Ruby, no skoro już był test Ruby, no to dlaczego by skrzyneczką nie zakręcić? Poproszę Ruby, patrz. I teraz... No, pokazuje symbol dominacji, tak? I patrz, w tym momencie leci Ruby, w której jest następny szyi. Może to powinien być jakiś talizman, stary, że wiesz, tutaj... No nie wiem, zobaczymy. No kurczę, powiem wam, że król Kroko pierwszy, no tutaj no, zdominował ten film, tak? No ja tutaj nie widzę po prostu innego słowa, niż po prostu dominacja. Dominacja. Drugie, genetyczna. Co daje nam oczywiście dominacja genetyczna tutaj nad stroną. No już... No fantastycznie, no naprawdę jestem tak przeszczęśliwy, bo to wiąże się z tym, stary, że w końcu będę mógł przez najbliższe... I teraz właśnie, czy ja nie rzucę klątwy tym, no bo zawsze jak mówię, że no będę miał przez najbliższe miesiąc, tydzień, fajny budżet na otwieranie skrzynek dla was. I czy to nie jest klątwa, że to zazwyczaj się kończy po kilku dniach. Mam nadzieję, że teraz tak nie będzie. No ale no to wiąże się z tym, że oczywiście większy budżet będzie na kolejne openingi dla was. A mnie to naprawdę bardzo cieszy, że będę mógł sobie skrzynką fajną zakręcić. No bo wiesz, no, jak kilka dni z rzędu, no na każdym odcinku przegrywasz wszystko, no to... No kurczę, jest to takie trochę deprymujące, nie? Tak to się mówi? No wiesz, o co chodzi, nie? No ale no mówię, nie zawsze... Jest tak, że siada. Nie zawsze to wychodzi po naszej myśli. No ale zobaczmy, no ja wierzę w te skrzynki Ruby. Mimo wszystko, więc wrzucam oczywiście bota. Jest to bot Emily, no bitwa na 11 koła. Ja tutaj oczekuję jednego tego noża Ruby. No na odcinku stricte właśnie z tej skrzynki, no to z tymi Ruby nie poszło nam najlepiej. Nie poszło nam najlepiej w porównaniu do tego, jak nam poszło z szafirami. Gdzie tam trzy szafiry na film poleciały. No a to Ruby, no to tak naprawdę na koniec filmu nam spadło jedno jedyne, więc... No tak to wygląda. 725 zł, no dobra, no jeszcze tutaj trochę szczęścia przed nami. Generalnie, hasło konkursowe, stary. Napisz, czy u ciebie jest tak gorąco. Albo czy padał u ciebie deszcz. Napisz, czy jest u ciebie gorąco i czy padał deszcz dzisiaj. U mnie chyba nie padał, tak mi się wydaje, bo... znaczy, no nie powiem, że pół dnia, że tak powiem, w łóżku ten, no ale... No coś tam się kimnąłem, tak, w ciągu dnia, bo było tak stary gorąco, no jest tak gorąco, no przysięgam, jeszcze teraz muszę okno zamknąć, żeby wiesz, tam z zewnątrz jakieś auta i tak dalej nie było słychać i no stary, ja się po prostu, no roztapiam się, no roztapiam się jak, no nie wiem,
bywa cukrowa, ale no, no jakbym był z cukru, stary. No może z cukru niekoniecznie, tylko z innego, że tak powiem. O! Co ty gadasz? Pół dzień dobry! Pół dzień dobry! Ostatnia skrzynia, stary! No powiem tak, no, wjechało tutaj w momencie, w którym się totalnie nie spodziewałem. I jakby no stracili już tu nadzieję, że tak naprawdę możecie spać. No, no nie, no co mam powiedzieć, stary, no to jest... Ej, czekaj, bo ja tu trochę przesadzam chyba, bo te skrzynki no trochę dużo kosztują. 3 taki 10 tysięcy, co ty gadasz? No tak, no bo jedna wtedy 3 koła ponad kosztuje. No dobra, jest to... Jest to, że tak powiem... Zmienia to postać rzeczy, tak? Zobaczmy, no 500 zł to nie jest... To nie jest to, co byśmy chcieli dostać z takiej skrzynki. No tutaj również będzie znicała 5 stówek. 464. No i ostatnia skrzynia. No. No. Tutaj niestety ten Gamma Doppler nam nie pomoże. Ale wydaje mi się, że może nam pomóc skrzynka właśnie Emerald. No którą spróbuję kilka razy na buście otworzyć. 4000 mówić. No dobra, nie chcę jakoś przeholować. No ale sobie otwórzmy i zobaczmy, czy jesteśmy w stanie tutaj zdobyć tego Emeralda. Jak nie, no to mówię. Zrobimy oczywiście odcinek z testem tych skrzynek, bo te skrzynki jeszcze nie były przeze mnie testowane, tak? Więc wszystko w swoim czasie. Ty, bo ja nie chcę też za dużo przegrać. No to uda... Yes! Patrz! Dzień dobry! Emerald Karambit! Wow! No i powiem tak, no i się zwróciło wszystko, stary. Się zwróciło wszystko. Jesteśmy na taki gigantyczny plus, stary. Ja generalnie dzisiejszy odcinek, stary, to jest naprawdę niepojęty. Ja go zaczynałem z balansem chyba jakoś 3000 zł, a w tym momencie 66 tysięcy, stary. Ja 70 tysięcy miałem na koncie przed dalszym tutaj otwieraniem tej skrzynki. No to jest naprawdę niepojęte, ale no wow. No po prostu wow. Więcej nic nie powiem, tak? Próbujmy jeszcze, no nie, no i kolejny Emerald. Dobra, wydaje mi się, że to jest bardzo dobra wróżba przed kolejnym odcinkiem właśnie z tymi Emeraldami, więc pozwolisz widzu, że zrobię ostatnią bitwę na skrzyneczki. No dawno nie było Supreme Knife'ów, więc tutaj jeszcze ametyścik, tutaj glowsiki, no i skrzynka oczywiście ta, która dała nam najwięcej, czyli ta królewska. I taką bitewką za 15 tysięcy złotych zakończymy sobie dzisiejszy film. Ja bardzo ci dziękuję za oglądanie. No naprawdę kocham was wszystkich, bo no to właśnie dla takich chwil, stary, ja się po prostu tym bawię, nie? Tutaj mówię wam zupełnie szczerze, że no kurczę, skrzynki i generalnie Counter-Strike, no bardzo się cieszę, że tak powiem, że tę skrzyneczką mogę sobie kręcić i mogę wam tego kontentu dostarczać. I no naprawdę piękna sprawa, bo wiesz, jeżeli robisz coś tylko dla pieniędzy, no to wiesz, no to wychodzi w swoim czasie, nie? No a ja tutaj wydaje mi się, że od tylu lat całym Counter-Strike'iem i jakby tematem skinów, skrzynek się jaram, że naprawdę, no kurczę, cieszę się, że mogę tutaj kręcić skrzyneczką dla was, tak? Więc no tak zostawiam was teraz, że tak powiem, z no może nie radą myślową ode mnie, ale no, powiedzmy, że taką może, no może nie radą, no ale wiesz, takim przekazem, o, przekazem ulicznym tak zwanym, żebyście spełniali marzenia i robili to, co wam sprawia przyjemność w życiu. Dziękuję wam za oglądanie, widzimy się już jutro, fenomenalny odcinek i narodziny króla.